Siemaneczko, witam jak zwykle tych, których powitać warto. Dzisiaj będziemy reanimować Golfa. Czwórkę oczywiście. 1.9 diesel. Niesamowita moc. 110 koni. Czarny, rozumiecie? Sport, tuning. To jest bardzo porządny Golf. Nie był odpalany z półtora miesiąca. Zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczmy do środka. To proszę, jaki kurde alos. Piękny. Ogólnie możliwe, że te piękne auto będzie na sprzedaż. O, proszę, środeczek. Proszę, jaki wypas. Zadbany, proszę. To zrobione już oczywiście na wywóz, kurwa, chrustu. Z lasu. No, tutaj z kartonika od pizzy jest zrobiona rejestracja z przodu, bo niestety zaginęła. Ale nie ma tego, co na dobre by nie wyszło. Karwasz, barabasz. No dobra. Drzwi się nie domykają, jak na razie. Coś z zamkiem, ale to zobaczymy na chwilę. Na razie musimy wstawić akumulator i zobaczymy, jak pali. Tylko sobie ustawię kamerkę. O, i całe te. Ale ma penerski przód ten Golf. Jest bardzo, bardzo piękne stuningowane auto. Powitać, oczywiście już witałem się, ale nie było mnie widać. Kurde, to był hydrauliczny podnośnik. Proszę Państwa. I to jest auto z 2000 roku, podejrzę. Idzie zima, także można sobie po tym, karwasz, barabasz, po śniegu polotać. Może kulik jakiś zrobimy, jak spadnie śnieg. Więcej śniegu. I nawet mam już pomysła na kulik. No i tak, tu kurde 10, tu 13. I mąż. A ja wziąłem co? No, 12. Dobra, dobijemy. Dobra, niby trzyma. Spróbujemy go palić. On zawsze miał problem z odpalaniem, także trzeba było chwilkę pokręcić. Chyba, że był ciepły, to odpalało od razu. Auto pali bezapelacyjnie. Karwacz, barabacz. Nawet nie musiałem dokręcać klejem od akumulatora. Pobiera prąd tak, że hej. O. Zobaczycie, jak się ten stopnieje ten lód. Takie teraz piękne auto, pięć lakier. Proszę Państwa. O, prezentacja Golfa. Oj, tu skręt wypadł. Będę musiał iść do skręta i przykręcić. Ale jakby tutaj zrobić te drzwi, bo nam się nie zamykają. Ale chyba już mam pomysł. Gdzieś miałem takie gumy. O, to jest to. Proszę Państwa, to jest to. I teraz, o, wsiadamy do Golfa, pięknego zresztą, zamykamy, oż kurwa mać, urwała się klamka, no ale cóż, o to miałem zahaczyć właśnie naszą gumę do zamykania drzwi, ale co, będzie trzeba coś innego wymyślić, dobra, tu się zahoczy, o, proszę, od razu można sobie przeciągnąć tu, zamiast pasa. Ale ja to zrobię inaczej. Ja to zrobię. Także tu się zaczepi. Pociągniemy na drugą stronę. I się zaczepimy na drugie zdanie. Także mamy wszystko. Jesteśmy uratowani. Mamy zamykane drzwi.
Aż wiecie, co jest najlepsze w tym golfie? Ten schowek. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu. On jest otwierany na śrubokręt, na wkręta. Jest tu śrubokręt, nie ma. No dobra, mniejsza z tym. Auto pali. Bardzo przyjemnie pracuje silniczek. Równiutko, proszę Państwa. Paliwa jest, Jezu, nawet jeszcze jest paliwo. To sobie dzisiaj trochę polotamy golfem. Proszę, dodam gazu, żeby pokazać, że nie kopci. No, delikatnie zadymił, ale to wiadomo, bo Państwa diesel 20-letni. Piękny golfik. Musi dojść do siebie trochę, żeby odstajał. No i ruszamy w trasę. Jeszcze tu pewnie naprawimy tylko tutaj. Trzeba naprawić zderzak, wkręcić wkręta i ruszamy na miasto. Znaczy na wiochę, polotać. Au! No, jedziemy dalej. Przyniosłem sobie wkręty, wkrętarkę. I naprawiamy. Ale dzisiaj przemroziło trochę. Karwasz, barabasz. Tak, przyniosłem wkrętarkę, ale bez końcówek. Dobra, zapauzuję i teraz wracam. No, jestem, już jedną śrubkę przykręciłem. Zapomniałem włączyć kamerę. Się kurestwo ślizga. Krzywy wkręt. A jeden chyba starczy, to mówicie. Będzie trzymać? Na razie trzyma dość solidnie, to zmarznięte. Ciężko to dokręcić. Wyjdzie. Nie ma się co za bardzo, tak powiem, przykładać, bo to jest auto wiejskie. Ale proszę. O, zaraz tak odtaję, dopiero zobaczycie piękno tego auta. No i jedziemy gdzieś polotać za niego. Także nagram coś z katowania golfa, bo niestety już tej oce dobiega końca, także kończy się żywot dla jego. Także polotamy z tymi drzwiami, kurde, jedynie. Ktoś się wymyśli. Także do zobaczenia później.